Witajcie. Dzisiaj Was zapraszam na filmik podsumowujący nasz stan zero. Mam w końcu podsumowanie, bardzo długa lista. Ile stan zero nas kosztował? Zaczęliśmy budowę w kwietniu tego roku. Tu mam też podliczone koszty związane z projektem. Nasz projekt jest projektem indywidualnym, ponieważ projekty, które mniej więcej widzieliśmy, no nie do końca nam odpowiadał. Troszeczkę chcieliśmy pozmieniać, a wtedy te zmiany są już dość znacznymi zmianami w projekcie, dlatego wtedy musielibyśmy naprawdę dużo dopłacić, więc wyszło taniej w sumie mieć swój projekt indywidualny. No u nas, kto oglądał pierwsze odcinki, to wie, że były duże przejścia, ponieważ tutaj budowa na tym terenie została zablokowana na dość długi czas, prawie 2 lata. Więc cena projektu, kiedy zaczęliśmy nad tym pracować, czyli już będzie prawie 3 lata temu, staliśmy 5 tysięcy za projekt indywidualny, więc tyle zapłaciliśmy po tym czasie. Jeśli chodzi o sam projekt, to pewnie nagram osobne jakieś nagranie. Bo słuchajcie, wychodzą takie kwiatki, że naprawdę podziwiam ekipę budującą, że oni jeszcze tutaj pracują. Więc ogólnie projekt plus mapy wyceniłam sobie to na 7 tysięcy. I to jest koszt, który wiadomo każdy musi ponieść, żeby w ogóle zacząć starać się o pozwolenie na budowę. W tym roku też no już kierownik budowy. My mamy kierownika budowy tu lokalnie. Uważam, że bardzo fajna cena, zapłaciliśmy 2 tysiące i tak naprawdę za każdym razem, kiedy potrzebuje, pan kierownik przyjeżdża. Nie mam tam ustalone, nie wiem, trzy wizyty na budowie typu, nie wiem, fundamenty, poziom zero, strop i do widzenia. Tylko za każdym razem, kiedy jest taka potrzeba, po prostu pan kierownik podjeżdża sobie, patrzy, szczególnie pilnował tu fundamentów, żeby była ława na fundamentach. Teraz jak był chudziak wylany, to też się pojawił, także wystarczy do niego zadzwonić i on tak naprawdę następny dzień podjeżdża i patrzy, co się dzieje. Geodeta, zapłaciliśmy 1100 zł za geodetę. Mamy dość dużo tych osi, chyba 11, także no troszkę nam z tym zeszło. Tylko dodam, że w przypadku geodety nasz materiał był, czyli to my mieliśmy mieć nasze deski, nasze kołki, myśmy wbijali je do ziemi, pomagaliśmy wtedy geodecie. Mam tak naprawdę podzielone moje koszty na pracę, dlatego że mamy ekipę, która nam to robi, materiały, dlatego że wtedy łatwiej mi się troszkę zarządza tym budżetem. Cały stan zero postawiliśmy z własnych oszczędności, które gdzieś tam mieliśmy odłożone. No już ściany i cała reszta, to już na to idzie kredyt. Kredyt 2%, czyli kredyt bezpieczny. Nagram pewnie na dniach filmik odnośnie kredytu, tak bardziej z perspektywy praktycznej. Tak, bo teorii jest sporo w internecie, a my przechodzimy od początku do końca. I tak naprawdę powiem Wam czasowo, jak to wygląda, dlatego że dużo osób jest zainteresowanych tym kredytem, a to nie jest taka łatwa sprawa. Dobrze, ale przejdźmy takie ogólnie prace. Jeśli chodzi o sam humus, myśmy to robili, ściągaliśmy humus i robiliśmy sobie ten wjazd. Zapłaciliśmy 3600 za tą robotę. Następnie wykop pod fundamentem to było 800 zł. Też dużą koparką nam kopali. Samo przygotowanie fundamentów, czyli zrobienie zbrojenia, następnie murowanie, bloczek, dodatkowo był wieniec. No i potem było ocieplanie fundamentu. Koparka do zasypu. Na poprzednim filmiku widzicie, jaką mieliśmy super kopareczkę, ale powiem Wam, że no fajnie to też wyszło, dlatego że tak jak mówię, on w jednym miejscu sypał, w tym samym momencie chłopaki tam zagęszczały, bo wiadomo, że zagęszczamy nie całkowicie, tylko po prostu etapami i tak naprawdę wcale drożej nas nie wyszła, wyszła nas tyle samo co ta duża, a wiadomo duża miałaby pewnie jakieś przez to. Zagęszczanie piasku, można było zrobić to samodzielnie, ale nigdy tego nie robiliśmy. Uważam, że to jest bardzo ważny etap, jeśli chodzi o budowę domu, ponieważ piasek, który jest w środku, musi być dobrze ubity, żeby nam podłoga nie osiadała później i tak dalej, więc zostawiliśmy to fachowcom. No, kanalizacja, no i zalewanie chudziaka. Ogólnie cała ta część usługowa, że tak powiem, no to jest koszt 30 tysięcy ogólnie do tego momentu. Reszta to są już materiały budowlane. Wszystkie mam, włącznie od czyścika do piany, który też oczywiście no, musiał, to jest jakiś koszt dla nas. Ja mniej więcej później wrzucę takie rozliczenia, żebyście wiedzieli mniej więcej. Tylko wiadomo, inny rejon Polski, mogą być inne ceny usług i materiałów. My też bierzemy od składu budowlanego, z którym współpracuje nasza ekipa od dłuższego czasu, więc ja widzę na tych fakturach faktycznie te obniżki, discounty tak zwane, tak? Czyli czasami cena taka, ja tam dostaję 20% takiej zniżki, nie na wszystko, ale czasami się uda.
No, największy koszt no to beton. No, nie oszukujmy się, tak? Beton na fundamenty poszło nam 25 metrów sześciennych betonu. Zapłaciliśmy prawie 10 tysięcy za ten beton. No i następnie beton był na wieniec. Dodatkowo 2 tysiące poszło na wieniec. No i beton na chudziak. 5,5 tysiąca. Na chudziak mieliśmy ten beton B15. Jeśli dobrze pamiętam, tak, no i fundamenty B20, no i wieniec B25. Także sam beton, no to jest koszt około 17 tysięcy i chyba to był największy koszt tego etapu. Jeśli tak podsumowując, no może nie do końca. Co dodatkowo, był dokupiony też cement do murowania bloczków, tak, na fundamencie potrzebowaliśmy też cement, bo tam 1000 zł za ten cement mniej więcej. Ja na przykład powiem Wam, że wkręty, pierwsze wkręty zamówiłam sobie przez Allegro, stwierdziłam, że no, na Allegro będzie najtaniej. No i się przeliczyłam, dlatego że niedaleko jest sklep ogólnie z materiałami budowlanymi, trochę taka hurtownia. No i tamte wkręty były naprawdę dużo tańsze, więc nie zawsze jest tak, że w internecie jest taniej. Warto pojeździć, pochodzić, wiadomo, nie zawsze mamy na to czas, ale jeżeli jest taka możliwość, to dopytać nawet ekipy budowlanej, gdzie co można tanio kupić. No i drugim takim chyba też zaskoczeniem dla mnie to był piach do zasypu. Myśmy się dość głęboko wkopywali, nasz fundament jest wysoki, no bo dom też jest duży, no i za piach do zasypu to był koszt 9 tysięcy. Także no, tu byłam naprawdę zaskoczona. Nie wiedziałam, że piasek aż tyle kosztuje. Podobno transport jest drogi, tak? Że to jednak w tą cenę jest wliczany ten transport. Tym się naprawdę zaskoczyłam, że aż tyle to kosztuje. No i stal. Na początku kwietnia cena stali 12 400. Nie wiem, jaka jest cena teraz. Kupiliśmy wtedy 2 tony. No nie wszystko jeszcze poszło, jeszcze nam troszkę zostało. Wiadomo, że do zbrojenia poszła, podejrzewam, że tak no około tony poszło do zbrojenia. No i teraz chłopaki wykorzystują do budowania słupów, bo mamy dużo przeszkleń, mamy dość otwartą przestrzeń, więc są potrzebne słupy. No i do tego idzie stal. Stal, ta gładka 6 mm, też prawie 5 tysięcy było za tonę. Będę teraz zamawiać, podejrzewam, w okresie pewnie 2-3 tygodni, bo będziemy już pewnie zalewać strop, więc zobaczymy porównanie, jak to wygląda po 6 miesiącach. Podobno stal idzie w dół. Przekonamy się, czy tak faktycznie, tak faktycznie było. No i styrodur. No tu też prawie 4,5 tysiąca zapłaciliśmy za ocieplenie tak naprawdę fundamentu. Materiały budowlane na etap 0, wliczając w tym chudziaka, to był koszt 26 200. Ile zasypaliśmy, zakopaliśmy pieniędzy w ziemi razem z robocizną, to mamy w tej chwili 56 tysięcy. Dużo? Mało? Nie wiem. No jaki mamy tutaj dom, tak? No to jest 154, użytkowa 180 czy 190, 196 metrów. Jeszcze upewnię się, wrzucę Wam za chwilę wymiary domu, 11 na 16, jeśli chodzi o... Więc wiadomo, mniejszy domek będzie Was mniej kosztował, większy domek kosztuje niestety więcej. Dzięki. Karteczka moja zostaje na pamiątkę. Oczywiście ja mam wszystko w Excelu, gdzie przeliczam i wszystko, tak wrzucę ilość, od razu mi pokazuje, jaki jest koszt mniej więcej orientacyjny do zapłaty. Też wpisuję sobie, kiedy to było, żeby też mieć taką orientację. Podobno tak się robi tylko na początku, z czasem ten entuzjazm przechodzi. No, mam nadzieję, że u nas tak nie będzie. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.